członkowie innowacyjnego zespołu edukacyjno-terapeutycznego w Zespole Szkół Specjalnych nr 3 w Bytomiu od 3 lat biorą udział w konkursie plastycznym w Japonii. Za każdym razem są nagradzani. W 37. edycji tego konkursu również złotymi medalami zostało nagrodzonych dwóch uczniów naszej klasy. W zeszłym roku znowu przystąpiliśmy do tego konkursu, znowu dostaliśmy dwa medale i w tym roku udało nam się znowu zdobyć dwa medale. Złoty i brązowy. Wraz z Bożeną Makles przygotowują dzieci do konkursu nauczyciele Ilona Hajduk i Bartłomiej Zbączyniak. By chętnie mogli brać udział w konkursie, muszą spełniać pewne warunki. Regulamin zakłada, że mogą w nim brać udział osoby do 14 roku życia. Natomiast my ze względu na to, że mamy uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, dzwoniliśmy do przedstawicielstwa w Polsce, czy możemy brać udział w tym konkursie i możemy. Uczniowie z innowacyjnego zespołu EdTerek są bardzo uzdolnieni. Dzięki nauczycielom mogą brać udział w każdym konkursie. Rysunki naszych uczniów 10 lat temu były na poziomie Basgrot. W tej chwili są to rysunki na poziomie schematu uproszczonego albo rozwiniętego, coraz bardziej bogatego w barwy, w formę. I właśnie te najbardziej wypracowane, najbardziej udane prace wysyłamy później na konkurs. Artur Strochalski i Paweł Zając są tegorocznymi medalistami 39. Międzynarodowego Konkursu Plastycznego w Japonii. Chłopcy są bardzo dumni i szczęśliwi ze swych osiągnięć. Ile masz medali? Dwa. Dwa medale, tak? A jakie? Złote. Złote. Jakie otrzymałaś medale? Brązowe. Brązowe, tak? A jak się nazywa twoja praca? Radość. Jak mówi Bożena Makles, nie jest to ostatni konkurs, w jakim wzięli udział. W tym roku na 60 tysięcy prac, jakie zostały przesłane na ten konkurs z całego świata, z 42 krajów, 265 prac z Polski zostało nagrodzonych medalami, wyróżnieniami i z tych właśnie 265 aż dwóch z mojej 7-osobowej klasy. Będziemy występować w tym konkursie każdego roku, tylko że nasi uczniowie w tym roku kończą poziom gimnazjum. Mamy nadzieję, że uda nam się stworzyć klasę pierwszą od następnego roku szkolnego i wtedy z tymi maluszkami też będziemy krok po kroku dążyć do takiego momentu, kiedy będziemy mogli znowu brać udział w tych konkursach. Prace wszystkich uczniów zostaną zaprezentowane 20 października na wernisażu w Biurze Promocji Bytomia. Natomiast sama wystawa będzie trwać od 19 do 29 października. My gratulujemy uczniom wysokich osiągnięć i życzymy dalszych sukcesów.